No rzeczywiście, w pewnym momencie ten mecz troszeczkę wyszedł. Nie był tak kontrolowany przez zimną głowę. Do pewnego momentu nawet prowadziliśmy. Później, tak jak pan powiedział, pojawiły się te emocje i już później niekoniecznie przypominało to mecz piłki ręcznej. Nie od dzisiaj wiemy, że borykamy się z wieloma kontuzjami. Niektórzy są kontuzjowani, niektórzy zawodnicy grają z kontuzjami. Owszem, na pewno w zespole z Kielc również mają kontuzje, ale nie chciałbym się tym tłumaczyć, ale myślę, że to mogło zadecydować o dzisiejszym wyniku.